Cześć, tu Ernest, a w tym filmiku zapoznam Was z nowościami o evencie i rozdziale trzecim. Na początek mam dla Was oferty wymiany. Dawka Luni za łapkę w górę na ry. Uwaga, 3, 4, ry. O, Luni. Okej, a wystartujemy od najnowszej podpowiedzi od Cyphera PK. Cypher na przestrzeni kilku ostatnich tygodni w swoich filmikach i live'ach porozmieszczał ciekawostki o nadchodzącym sezonie, czyli rozdziale trzecim. Tym razem jest to klip czarnego ekranu z tajemniczym dźwiękiem. Jak się jednak okazało, tło tego filmiku to tak naprawdę bardzo, ale to bardzo przyciemniony obrazek punktu zerowego w kosmosie, który był na starym banerze Donalda Mustarda na Twitterze. Wspomniałem jeszcze o tajemniczym dźwięku. Nie ujawniał niczego pod spektrogramem, ale wiecie pewnie już o tym, że pan Mustard na swoim Twitterze uwielbia podsycać społeczność Fortnite różnymi postami, które kilka dni albo nawet miesięcy później okazują się być podpowiedziami na temat gry. Jeśli chodzi o fabułę Fortnite, to ostatnio wstawił takie oto zdjęcie, które może być podpowiedzią, że mostek, miejsce, w którym jest przetrzymywany punkt zerowy, zostanie zniszczony. Tak może wyglądać efekt tego zdarzenia. 13 listopada na jego profilu pojawiło się następujące nagranie z pomieszczenia otoczonego lustrami w wieżowcu One Vanderbilt w Nowym Jorku. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na ewidentne nawiązanie do Flipside, czyli drugiej strony świata Fortnite, gdzie mamy przydostać się na evencie i, prawdopodobnie, czeka na nas wyspa rozdziału trzeciego. Teraz wiemy, że to nie wszystko. Audio tego filmiku jest dokładnie takie same jak to, które podstawił Cypher w swojej zapowiedzi. Czy to jest dźwięk punktu zerowego? Po połączeniu kropek dochodzimy do wniosku, że ta kombinacja obrazu i dźwięku to prawdopodobnie tego rozdziałowy event Czarnej Dziury. Mam na myśli to, że tak jak na koniec rozdziału pierwszego mieliśmy spojrzenie na czarną dziurę, tak na koniec rozdziału drugiego będziemy obserwować niestabilny punkt zerowy w kosmosie. Dzień później pan Mustard kontynuował swoją serię podpowiedzi, wstawiając ciąg dalszy swojego tweeta z marca 2019 roku. W sezonie 8 rozdziału pierwszego całkowicie znikąd wstawił następującą złotą myśl. Niezgodne punkty widzenia i sprzeczne przekonania to dysonans poznawczy, który napędza kreatywność, tworzenie mitów i wynalazki niezbędne dla ludzkości i naszego dalszego istnienia. Co w mega uproszczeniu znaczy, że sprzeczne zdania napędzają twórczość. 14 listopada w sezonie 8 rozdziału drugiego dodał oraz naszej zdolności do wyobrażenia sobie i wiary w urojone reżimy, naszej ostatecznej ewolucyjnej supermocy. Pierwsza część może symbolizować początek, czyli rozdział pierwszy, a druga urojony reżim, czyli główny wątek rozdziału drugiego. Swoją drogą tutaj o wiele lepiej działa słowo wyobraźnia, ale Fortnite oficjalnie przetłumaczył Imagined Order na urojony reżim, więc no. Kolejną podpowiedź co do eventu znajdziemy na nowiutkim, oficjalnym koncie Fortnite Nowej Zelandii i Australii. Poniedziałkowego ranka wstawili oni posta z koordynatami i co ciekawe, pierwszy prowadzi na ulicę Queen Street, czyli ulicę Królowej, a drugi na most. Do tego dochodzi fakt, że Australia jest odwrócona, post Donalda Mustarda i wcześniej wspomniane podpowiedzi i wszystko się łączy w jedną spójną całość. Na evencie Królowa Sześcianu przewierci się do mostu, gdzie my również wpadniemy, a tam wszystko zostanie zniszczone. Swoją drogą to pan Mustard dał znać, że przed końcem sezonu 8, i to końcem z wielkiej litery, to nie może być przypadek, warto zapoznać się z komiksem Batman Fortnite Fundament. Czemu nie? Pozwólcie, że przekażę wam kilka ciekawostek z komiksu, które rozjaśniają niektóre tajemnice wyspy i charakter Fundamentu. Odegra on bardzo ważną rolę na tym wydarzeniu. Prawie każdej scenie w komiksie towarzyszą wewnętrzne myśli Fundamentu. Dowiemy się z nich, że jest niesamowicie zdeterminowaną osobą i definicją słowa twardziel. Dla niego wpadnięcie do innej rzeczywistości to tylko jakieś zamieszanie. Nie dziwię się, z jego perspektywy jeszcze chwilę temu ratował rzeczywistość, zamykając punkt zerowy. Fundament jest wrogiem UR, organizacji, która kontroluje wyspę. Dowodzi ją siódemką, a ich celem jest powstrzymanie reżimu, uwolnienie punktu zerowego i zniszczenie pętli. Pętla to narzędzie, a nawet więzienie UR, gdzie istoty organiczne są zamykane. W pętli stajemy się pustą skorupą, zanika pamięć, mowa i non-stop musimy się strzelać. Przed tymi umysłowymi efektami pętli może nas ochronić szczelna zbroja. W ten sposób Fundament i reszta siódemki mogą poruszać się po pętli bez obawy o utratę pamięci. Królowa Sześcianu na przykład radzi sobie z tym przy pomocy energii piramidy i kuli ochronnej. Zbroja Fundamentu jeszcze jest wyposażona w sztuczną inteligencję, która automatycznie określa, w jakiej rzeczywistości się znajduje. W pętli Fortnite informuje o burzy i ma nawet wbudowaną samonaprawę, która dokładnie określa, ile czasu wymaga. Posłuchajcie tego, bo to chyba najważniejsze. Większość współpracowników UR nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że dla nich pracują. Na początku nie istniało nic, następnie w wybuchu czystej kreacji powstał punkt zerowy. U nas nazywamy to Wielkim Wybuchem. Tak powstał nasz wszechświat.
nie tylko wasz wszechświat. Z punktu zerowego wzięło swój początek niezliczenie wiele rzeczywistości. Każda istniała we własnym wszechświecie, we własnym multiversum. Zazwyczaj te rzeczywistości się nie przecinają. Jeśli już, to niezwykle rzadko. Jednak urojony reżim od dawna trzyma łapę na punkcie zerowym. Wykorzystuje go, aby manipulować tymi światami. Drastycznie zmieniać bieg wydarzeń, często katastrofalnie. Mogą przenosić się pomiędzy nimi. Przeważnie odbywa się to za pośrednictwem tego, co nazywam czystym portalem, który ma źródło w punkcie zerowym. Jest powiązany ze wszystkimi rzeczywistościami. Takiego portalu użył na przykład agent Jones na zwiastunie 5. sezonu. Otwarcie bocznej szczeliny łączącej dwie odrębne rzeczywistości jest o wiele trudniejsze. Ludzie reżimu poznali ten sposób stosunkowo niedawno. Tego rodzaju przejście musi zamknąć się w sposób naturalny, a to wymaga czasu. Można je zamknąć, ale trzeba działać z obu stron jednocześnie. Fundament w pewnym momencie wspomina też o uniwersum. Cały zbiór wszystkich rzeczywistości i uniwersów nazywamy multiversum. Zbiór wszystkich multiversów nazywamy omniversum. W świecie Fortnite łączy je wszystkie punkt zerowy. Fundament podczas walki z Batmanem, który się śmieje, wspomina jeszcze o Geno. Najbardziej boję się właśnie tego. Codziennie boję się, że punkt zerowy wpadnie w ręce Geno. Ta pojedyncza kwestia narodziła teorię o tym, że Geno może być drugą tajemniczą postacią ze zdjęcia, na którym młoda dr Sloan otrzymuje ostemplowaną legitymację od przełożonego w UR. Fundament w sezonie 6 zamknął punkt zerowy i nie chciałby, aby Geno i tym samym UR znowu się do niego dobrało. Geno zdaje się być kimś właśnie z UR z uwagi na to, że agent Jones jest w stanie określić, gdzie się ukrywa. Ponadto niektórzy podejrzewają, że ta postać, potencjalnie Geno, jest ojcem Jonesa. Coś w tym jest. Mają bardzo podobne rysy twarzy, brwi, nos, rzeźbę szczęki. Solidnym tropem jest fakt, że obaj noszą srebrne sygnety rodowe na palcu serdecznym. No i obaj byli w UR. W ostatniej aktualizacji twórcy gry dodali model nowego, napakowanego strażnika UR, który ma szansę pojawić się na evencie. Według niektórych to może być Geno, jednak nie może to być ta postać. Z wyglądu ogólnie różnią się i nie mają tej samej blizny na czole. A co z siostrami? Top 5 Gaming przedstawił teorię, że jedną z sióstr może być dr Sloan, a symbole na logo UR są przyznawane każdej z sióstr. Dr Sloan i jej strażnicy mają właśnie taki symbol z logo UR. To miałoby sens, biorąc pod uwagę fakt, że siostry były pierwszą rzeczą, która przyszła na myśl Fundamentowi, gdy Jones wspomniał o Geno, który jest prawdopodobnie głową UR. Drugą z sióstr może być skrytobójczyni Iglicy, która również operowała pod jednym z tych symboli. Po drodze chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Do sklepu wszedł właśnie kozacki nowy zestaw legend. Dajcie znać, czy zgarniecie go do swojej szafki. Dla mnie 10 na 10. Ponadto Fortnite ogłosił ekipakę na grudzień. Skrytobójczyni sześcianu wydostaje się z obocza ekipace Fortnite z grudnia 2021 roku. Subskrybenci ekipy będą mogli ją zdobyć od 1 grudnia pierwszej w nocy czasu polskiego. Poza w nawiasie reaktywnym strojem, w grudniowej ekipacy znajdziecie plecak Kubizm, stworzony z sześcianów kilo w ostre krawędzie sześcianów, a także pokryte glifami malowanie znak skrytobójcy. Jak oceniacie tą ekipakę? Na moje, bardzo ładna. Zanim przejdziemy dalej, wspomnę jeszcze o zmianach na polu bitwy. W dzisiejszej mini-aktualizacji Fort przy przyjemnym parku rozbudował się na drugi etap. W plikach gry jest jeszcze trzeci etap. Ruszyły również dzikie tygodnie. W tym tygodniu zabawa skupia się na kostkach cienia i ostrzach kunai Naruto. Z tej okazji zaszło kilka tematycznych zmian w rozgrywce. Szansa na wyłowienie rybki kostki wzrosła o 300%. Wybuchowe kuny wypadają częściej o 140%. Ubocze dropi teraz 8 części sześcianów cienia zamiast 4. Oraz pojawia się 3 razy więcej kostek cienia. Mamy też w końcu finalne głosowanie między Flintnockiem a granatnikiem zbliżeniowym. Ja inwestuję we Flintnocka 100%. Swoją drogą Hypex dał znać, że twórcy gry pracują nad nowym, podwójnym Flintnockiem. Statystyki tej broni podpowiadają nam, że byłby to taki Deagle, ale z dodatkiem odrzutu Flintnocka. Co ciekawe, w cudzysłowie pomysł na taką broń, a dokładniej mityka podwójnych pistoletów Flintnock, pojawił się na tym sławnym koncepcie mapy rozdziału trzeciego, co tylko dodaje do jego wiarygodności. Twórca tego konceptu ujawnił, że bazował się na wyciekach o wyspie z rozdziału trzeciego, od znajomego z Epic Games. Słuchajcie, możliwe, że profil Fortnite z Ziemi Kangurów prawdopodobnie zapowiedział nową emotkę z teledysku piosenki Down Under zespołu Men at Work. Na komentarz wspominający o pomyśle na emotkę z piosenki Down Under odpowiedzieli ciekawskimi oczami. Co może być zapowiedzią? Nie mogę wam puścić całej piosenki, ale możecie kojarzyć ten fragment. W plikach gry skrywa się jeszcze 9 zaszyfrowanych paczek danych, z czego to większość zawiera tekstury wysokiej jakości, co oznacza, że są tam skiny lub zmiany na wyspę.
Wśród tych paczek znajduje się na pewno event, a poza tym skiny, emotki i kto wie co jeszcze. Może właśnie ta emotka? Tych paczek jest tyle, że do końca tego sezonu prawie codziennie będzie wychodzić coś nowego z ukrycia. Wracając do tematu wycieków o rozdziale trzecim, to zaraz, w sumie emotka Down Under pasowałaby do tematyki Flipside, czyli wyspy po drugiej stronie. Hypex dał znać, że w Fika Gry zaktualizowano wyzwanie z zimowymi fajerwerkami, co tylko potwierdza, że w następnym sezonie Fortnite wypełni magia świąt. Do tego Hypex wstawił kolaż wszystkich slajdów, na których Epic Games przedstawiło swoje plany na kolaborację. Te znalazły się w wyciekłych dokumentach z rozprawy sądowej między Epic a Apple. Dowiedzieliśmy się z nich przedwcześnie, że do gry wejdzie m.in. Naruto, więc można uznać to za bardzo wiarygodne i aktualne. Ciekawostka, kolaboracja z Rockiem już została jako tako spełniona. Aktorem głosowym oraz nawet ruchu fundamentu jest The Rock. Jestem ciekaw, czy to właśnie miało być tą kolaboracją. Na koniec Epic Games dzisiejszego wieczoru ogłosiło, że wykupiło studio Harmonix. Studio Harmonix stoi za wieloma tytułami legendarnych gier o tematyce muzycznej, a teraz będzie ściśle współpracowało z firmą Epic, aby rozwijać muzyczne podróże i rozgrywkę w Fortnite, jednocześnie kontynuując wspieranie istniejących tytułów, w tym Rock Band 4. W skrócie, to oznacza jeszcze więcej muzyki, ogromnych koncertów i emotek w Fortnite. I to w sumie na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!